Sami swoje radio. Słuchaj po swojemu. W Sami swoje radio naszym gościem jest dzisiaj pan Arkady Rzegocki, ambasador Polski w Londynie. Panie ambasadorze, Polish Heritage Days są mocno związane z obchodami święta Konstytucji 3 maja, drugiej na świecie konstytucji uchwalonej zaraz po Stanach Zjednoczonych. Fakt zaistnienia ustawy zasadniczej pod koniec XVIII wieku w kraju targanym różnymi kolejami losu pokazuje pewną dojrzałość polityczną naszego kraju w tamtych czasach. Czy pana zdaniem ta mądrość i dojrzałość polityczna z 1791 roku ma swoje odzwierciedlenie we współczesnej polityce Rzeczpospolitej? Mam na myśli cały okres odradzającej się RP po roku 89. To jest bardzo ciekawe pytanie i niestety wymagające długiej odpowiedzi, ale spróbujmy w dwa słowa chociaż powiedzieć. 1791, niezwykła mądrość polskiego Sejmu, Sejmu Wielkiego, niezwykła mądrość obywateli. Po wielu, wielu latach tak naprawdę debat, dyskusji, bardzo ożywionego życia politycznego udało się uchwalić konstytucję zaakceptowaną później przez sejmiki. Konstytucję, która była wewnętrzną próbą reformy państwa. Czyli to przekonanie o tym, że trzeba zreformować słabe instytucje, przekonanie o tym, że państwo wymaga wspólnej troski obywateli, no było niezwykle ważne i tak naprawdę ta konstytucja stała się ważnym testamentem Rzeczpospolitej, czyli tego niezwykłego państwa, które zostało rozebrane przez trzy absolutystyczne monarchie. Państwa, które było oparte o zasadę wolności, o zasadę partycypacji obywatelskiej i to jest to niezwykle ważne dziedzictwo, które w nas tkwi, chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Są tacy historycy, publicyści, jak na przykład Norman Davies czy Timothy Garton Ash, którzy zwrócili uwagę jeszcze w 80 roku, w 81, że ruch Solidarności w dużej mierze powielał zachowania obywateli z Rzeczpospolitej, szlachty z czasów XVI-XVII wieku. Ta troska dobro wspólne, to łączenie wymiaru etycznego z wymiarem politycznym, to wszystko bardzo mocno im przypominało. Dbałość o transparentność, to wszystko bardzo mocno im przypominało właśnie te polskie tradycje. Ale prawda jest taka, że bez Rzeczpospolitej, bez tych niezwykłych obywatelskich tradycji nie sposób zrozumieć Europy Środkowej, nie sposób zrozumieć tęsknoty do wolności, którą przejawiają nie tylko Polacy, ale także na przykład Litwini, Ukraińcy czy Białorusini, czy inne nacje z Europy Środkowej. Także to jest bardzo istotny fundament, którego często nie doceniamy albo czasami nie dostrzegamy. A patrząc na ostatnie 30 lat, to szczerze mówiąc, najwyższy czas, żebyśmy potrafili popatrzeć w sposób bardziej obiektywny, czyli nie patrzeć na konkretne drzewa, tylko spojrzeć na cały las, spojrzeć na całe te 30 lat z lotu ptaka. I to jest 30 lat niezwykłego sukcesu, ogromnego skoku ekonomicznego, cywilizacyjnego, ale także politycznego. Znaczy Polska po 89 roku jest w tej chwili w zupełnie innym miejscu, jest ważnym partnerem, tak naprawdę współodpowiadającym za bezpieczeństwo Europy, ale także że jest jednym z silników ekonomicznych rozwoju gospodarczego Europy. To Europa Środkowa i Polska w szczególności to jest ta najbardziej dynamiczna część Unii Europejskiej obecnie, więc można powiedzieć, że jeżeli narzekamy, jeżeli krytykujemy, to dobrze, bo to oznacza, że jesteśmy cały czas zainteresowani dobrem wspólnym i chcielibyśmy, żeby nasze państwo, nasze instytucje funkcjonowały coraz lepiej, ale niech nam to pozwala cieszyć się także z tych wielkich osiągnięć, które mamy, a one są niezwykłe. Znaczy ten dorobek jest niezwykły. Starajmy się pamiętać o tym szczególnie podczas Dni Polskiego Dziedzictwa. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę miłego celebrowania Polish Heritage Days, radości z polskości, radości z przyjaźni polsko-brytyjskiej. Majówkowy weekend Sami Swoi Radio. Wspólnie świętujemy 3 dzień maja. Święto ustanowienia Konstytucji 3 maja. Sami swoi radio. Gramy najlepszy miks przebojów od lat 90. do współczesnych.